Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. Krótka informacja na temat nowej funkcjonalności, nowej, od 7 sierpnia to już minęło parę tygodni, ale nowej funkcjonalności, która powoduje u niektórych pewne zastanowienia, czyli właśnie funkcjonalności, która ogranicza dochody możliwe do uzyskania z danego rodzaju filmu. Jest algorytm, który pracuje w YouTubie, czyli taki automat, który weryfikuje filmy, które dodajemy, i daje im ikonki względem oczywiście funkcji, jakie włączamy. Jeżeli dany film chcemy, żeby zarabiał, czyli przynosił dochody, no to włączamy zarabianie i tyle. I powinniśmy mieć taką zieloną ikonkę. Ale czasami zdarzyć się może sytuacja, że będziemy mieli czarną, bo na przykład nasz film nie kwalifikuje się w ogóle do zarabiania, albo właśnie tą nową, pomarańczową, czego wcześniej nie było przed 7 sierpnia, która informuje i jest taki napis przy filmie: film nie jest odpowiedni dla wszystkich reklamodawców, tak jak tutaj widzicie. Przez co film nie będzie zarabiał w pełnej opcji, tylko będzie zarabiał z niektórych reklam, które najbardziej będą pasować. Algorytm czasami błędnie ustawia tą ikonkę. Zweryfikowałem to na jednym z filmów, gdzie miałem taką opcję. Dodałem film, już Wam pokażę jaki. Tutaj go gdzieś mamy. Chorwacja 2017, podsumowanie kosztów. Już Wam pokazuję dokładnie, gdzie ten film jest. O, tutaj. To jest ten film. Ten film dodałem 24 sierpnia, czyli już gdy ta funkcjonalność działała i tutaj pojawiła się taka pomarańczowa ikonka. Film dosyć szybko zdobywał uznanie, dosyć dobrze jest oceniany, no ale niestety tak został automatycznie oceniony. Więc ja wszedłem po prostu w ten film, gdy była ta pomarańczowa ikonka, w ustawienia. I tutaj miałem taką właśnie opcję, że jest ograniczone. Tak więc była tam opcja, żeby kliknąć taki napis, już Wam pokazuję. Była opcja, żeby nacisnąć napis, prośba o sprawdzenie. I tam ten napis sobie przycisnąłem i poszło to do weryfikacji. Ale jest pewne ograniczenie, zobaczcie. Tutaj w tej pomocy YouTube'a dokładnie można o tym przeczytać. Że ograniczenie jest takie, że sprawdzane będą tylko te filmy, które w ciągu ostatnich 7 dni uzyskały co najmniej 1000 wyświetleń. Więc jakichś marnych filmów kompletnie nie przeglądają. Muszą to być po prostu filmy ciekawe i zgodne oczywiście z zasadami Google'a. Czyli żadnej pornografii, przemocy i tym podobne. No i jeżeli film osiągnie te 1000 w ciągu 7 dni, no to jest weryfikowany. No i mój film, jak widzicie, tutaj zresztą osiągnął tam trochę więcej tych wyświetleń i został zweryfikowany po naciśnięciu przeze mnie tego przycisku poproś o sprawdzenie. Dzisiaj dostałem e-maila od YouTube'a, zobaczcie, o 6.34, czyli widać fajnie pracują, dosyć wcześnie. Chorwacja 2017, podsumowanie. Sprawdzili, zweryfikowali film i włączyli już normalne zarabianie na tym filmie. Tak więc jeżeli będziecie mieli z tym jakiś problem, nie ma co tam jakoś specjalnie się denerwować. Zweryfikować oczywiście możemy samodzielnie film, czy tam nie było jakichś problemów. No i oczywiście kliknąć przycisk poproś o sprawdzenie. YouTube sprawdza takie coś w ciągu, jak widzieliście, 24 dodałem, dzisiaj jest 31. No to w ciągu tygodnia w moim przypadku sprawdzili i włączyli ponowne zarabianie, zresztą tak jak zresztą tu widzicie, czyli jest pełne zarabianie na wszystkich rodzajach reklam. No i to w sumie byłoby na tyle. Tak więc jeżeli mielibyście jakieś problemy z tym, czy mieliście jakieś perypetie, jakieś, nie wiem, odwołania, jakąś komunikację z Googlem, z YouTube'em i, nie wiem, wyłączyli i nie chcą Wam sprawdzić, mimo że macie sporo wyświetleń, dajcie znać, jak to u Was wyglądało. Czy macie takie problemy, czy też nie. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam, zachęcam Was do subskrypcji kanału forumwiedzy.pl. Pojawiają się tu ciekawe poradniki na temat YouTube'a, marketingu, zarabiania będzie jeszcze sporo, tak więc jeżeli interesują Was takie poradniki, dajcie znać, a na pewno nie pominie Was żaden ciekawy film. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam.